Witamy w serwisie informacyjnym Radia Safira. Dzisiaj czwartek 31 sierpnia i jest to 243 dzień roku. Arcybiskup Gabriele Cacce, reprezentant Stolicy Apostolskiej przy ONZ, poparł zaostrzenie zakazu testów jądrowych. Podkreślił ich szkodliwość dla ludzi i środowiska oraz moralny imperatyw naprawy świata. Zaznaczył, że mimo traktatu z 1996 roku, zakaz nie jest w pełni egzekwowany. Letni kurs w Strasburskim Instytucie Badań Ekumenicznych zgromadził 30 uczestników z 20 krajów i różnych denominacji chrześcijańskich, w tym protestantów, katolików, prawosławnych i zielonoświątkowców. Seminarium, skoncentrowane na poszukiwaniu wspólnego języka i zrozumienia, okazało się dla wszystkich wzbogacającym doświadczeniem. Kulminacyjnym punktem było wspólne nabożeństwo odprawione w wielu językach, w jedności duchowej różnych wyznań. Szósty Światowy Kongres Rodzin Polonijnych odbędzie się w Gdańsku od 15 do 17 września. Wydarzenie będzie poświęcone wyzwaniom i zagrożeniom, z jakimi boryka się współczesna rodzina. Program kongresu zawiera wykłady i warsztaty, a kulminacyjnym punktem będzie nabożeństwo. Motto kongresu brzmi: zainwestuj w małżeństwo, zainwestuj w rodzinę. Lana Silk z organizacji Transform Iran podkreśla, że w irańskim kościele kobiety stanowią 50% wiernych i odgrywają kluczową rolę jako duszpasterze. To inaczej niż w kościołach w USA czy w Europie. Organizacja oferuje szkolenia, dostosowane do indywidualnych potrzeb irańskich chrześcijańskich kobiet i wzmacnia ich działalność duszpasterską. Silk zaznacza, że ostatecznym wykonawcą dzieła Bożego jest Jezus Chrystus. Szósta edycja charytatywnej akcji pod nazwą Kredkobranie, organizowana przez Fundację Ignatianum, odbędzie się przez cały wrzesień i potrwa do 6 października. Jej celem jest zgromadzenie przyborów szkolnych dla uczniów w Polsce, Litwie i na Ukrainie. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup książek i pokrycie kosztów transportu darów. 2 lata po chaotycznym wycofaniu wojsk USA z Afganistanu, talibowie wprowadzili surowe restrykcje, uderzające głównie w kobiety i media. Mina, afgańska chrześcijanka z organizacji Global Catholic Ministries, opisuje atmosferę strachu, ale widzi też nowe możliwości dla swojej działalności duszpasterskiej. Zachęca do modlitw za afgańskich chrześcijan, by nie tracili nadziei i kontynuowali swoją misję. Papież Franciszek nawołuje do szczególnej troski i modlitw za osoby żyjące na marginesie społeczeństwa. Regularnie spotykając się z ubogimi, podkreśla ich rolę w doktrynie Kościoła. Franciszek krytykuje kulturę odrzucenia i wzywa do budowania kultury przyjmowania. Nikt nie może być zapomniany. Wrzesień to miesiąc modlitwy za wszystkich wykluczonych. Niedawno w Szkocji ruszyły największe od 50 lat poszukiwania potwora z Loch Ness. Akcja jest wspomagana nowoczesnymi technologiami, takimi jak drony z termalnymi skanerami. Paul Nixon z Loch Ness Center podkreśla, że poszukiwania na taką skalę mogą rozwikłać zagadkę i przynieść korzyści dla lokalnej gospodarki. Najnowsze analizy DNA próbek wody z różnych obszarów jeziora jak dotąd nie potwierdzają obecności mitycznych stworzeń. Amerykańska firma oferuje pracownikom premię za regularne ćwiczenia fizyczne. Program, wprowadzony w 2016 roku, zyskuje na popularności i ma na celu poprawę zdrowia oraz redukcję stresu. Prezes firmy podkreśla, że inicjatywa korzystnie wpływa tak na zatrudnionych, jak i finanse firmy. Akcja wpisuje się w szerszy trend dbałości przedsiębiorstw o dobrostan pracowników. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Zostańcie na fali Safira FM. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.